Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Zagramy sobie dzisiaj w Division. Przedstawię wam krótki poradnik, może nie będzie krótki, nie wiem ile on zajmie. Z gry The Division dla początkujących. Na początku było trochę dużo niejasności w tej grze, nie chciało mi się czytać tych samouczków, były nudne dosyć. Także wybierzemy sobie nową postać i zaczniemy nową grę od nowej postaci. To już ominiemy. Stworzymy sobie właśnie teraz nową postać. Teraz przechodzimy samouczek. Musimy się schować. Coś tam trzeba strzelić w butelkę chyba. I tak, początek zadania, nawet biegać nie mogę postacią. Dobra, zmiana broni. Nie przeczytałem tego. I co? Mam dalej strzelać z pistoletu, tak? Dobra, przetestowaliśmy broń. Teraz musimy iść do kryjówki. Najlepiej sobie biegać na shifcie. Możecie sobie podróżować po prostu nie wciskając żadnych klawiszy. Sama postać biegnie do przodu. To jest bardzo fajne w tej grze. Dostajemy się do schronu, dzięki któremu jesteśmy bezpieczni. To jest obszar dopiero początkowy gry. Brooklyn, jesteśmy w Brooklynie, ogólnie gra sama jest w Manhattanie. Tereny w tej grze też są dosyć wkurzające, bo przez niektóre obiekty nie można przejść. Jest to sposób tak utrudniony, że czasami można się poirytować, żeby zdobyć jakiś przedmiot czy coś, ale to później. Na razie przejdziemy sobie te początkujące etapy w grze. Musimy aktywować jakiś przekaźnik albo zapasy. Na razie jest prosto. Tutaj nie wymaga od nas większych umiejętności, jeżeli chodzi o granie w tą grę. Misja poboczna zakończona. Dostaliśmy właśnie tutaj pancerz, który możemy ubrać na siebie, więc musimy wybrać ekwipunek. I wybieramy tutaj z ekwipunku pancerz, znaczy pancerz, no tutaj akurat kamizelka jest. No to nazwali pancerz zabezpieczający i warto ubierać te pancerze, zwiększa nam to wytrzymałość naszej postaci. Jeszcze ulepszeń nie mamy, ale mamy dostępność umiejętności, które też warto ubierać. Ja w tym wypadku sobie wezmę tą minę, bo chyba będzie najlepsza. Ten jest zablokowany, ok. Zdolności trzeba odblokować później. Na tym etapie nie możemy nic zrobić jeszcze, niestety. Na tym etapie po prostu będziemy robić misje poboczne. Misje poboczne musimy wykonać, żeby przejść do następnej jakby mapy, na której będzie trzeba główne zadania zrobić. Po prawej na górze mamy tam znacznik naszego levelu postaci. Maksymalny to może być do 30 poziomu. I w zasadzie na tym 30 poziomie najciekawiej się gra. Niższe poziomy to po prostu takie przedłużanie rozwijania naszej postaci. Jest chyba po to, żeby się nauczyć umiejętnie wyposażać naszą postać w ekwipunek. Tutaj mamy przedmioty. Czasami postacie, które zabijemy, upuszczają dany przedmiot. Tutaj akurat maska zabezpieczająca na i uruchamiamy ekwipunek i wybieramy tutaj maskę zabezpieczającą, która dodatkowo daje nam 7 punktów pancerza. To nie jest dużo, ale przydaje się na początek. Trzeba uratować zakładników. W dalszym etapach w grze też będzie trzeba ratować tych zakładników. Dostaliśmy tutaj dodatkowo jeszcze za ukończenie tej misji broń. Na mapie po lewej stronie możecie zauważyć znaczniki. Znaczniki, które pokazują czasami jakieś tam rzeczy, które możemy zdobyć na mapie. W tym przypadku jest pokazana jedna rzecz, którą możemy podnieść na mapie i to jest jakiś ekwipunek. Zobaczmy, co tam jest. Jakiś pistolet maszynowy. Ale jak już zauważycie, po prawej na górze zwiększył nam się poziom naszej postaci do drugiego levelu.
Tutaj kolejni wariaci, trzeba ich załatwić. Ja używam miny, żeby szybko ich wysadzić w powietrze. Super umiejętności czasami się przydają. Trzeba utrzymać tam pozycję, po prostu będą nas atakować. Najlepiej celować w głowę, ale jak widzicie, dosyć ciężko jest tutaj wycelować w głowę z tego pistoletu. Przeładowanie teraz na razie jest długie, no ale później z czasem może nam się powiększyć to, polepszyć. No już prawie udało nam się, 10 sekund nam zostało. Coś tam powypadało, to widać po lewej stronie na mapie. Warto zbierać te przedmioty. Tutaj dodatkowy pistolet wypadł. Tutaj znowu maska drugiego poziomu. Drugiego poziomu zazwyczaj są raczej lepsze te przedmioty. I tutaj jakiś konserwa. Konserwy też można używać. Już jak widać coś tam powypadało. Co prawda te przedmioty nie są lepsze. Nie mają wyższych parametrów niż wcześniejsze, ale można to sprzedać w sklepie. Tak samo te bronie, tutaj jest ONS, czyli obrażenia na sekundę pokazane. To jest chyba jeden z ważniejszych takich parametrów. Po ulepszeniu dana broń może być całkiem lepsza od innej. No i cóż, prawie udało nam się wykonać wszystko. Teraz to ja nie wiem, co mam misję poboczną wykonać, czyli trzeba teraz przejść tam do domu, ale można szybką podróż użyć na X-ie tutaj i później zatwierdzić tą szybką podróż, co się przydaje na następnej mapie, która będzie w grze. Jak już tutaj przejdziemy, to zaraz wykonamy główną misję, bo jak widzicie, bardzo szybko można to zrobić. Porozmawiać z gościem. No i dostaliśmy następny level. To już jest trzeci level. Dobra. Tutaj jest dostawca sprzętu i u tego dostawcy sprzętu można posprzedawać te przedmioty, które nam są niepotrzebne. Jak na razie i tak nie zarobimy dużo. Zostawię sobie tego PM-a. Sprzedam tą strzelbę, bo nie potrzebuję. Te maski też nie potrzebuję, bo one już nie mają większych parametrów niż sprzęt, który obecnie posiadam. Natomiast może sobie kupię jakiś na przykład plecak. O, no mam tutaj więcej pieniędzy, bo chyba to przechodzi na inną postać. Także dobra, nie będę nic kupować, tylko powiem, że można kupować rzeczy. Później jak już coś kupimy lepsze, zamontujemy lepszego, no to warto to od razu sprzedać. No i wykonujemy następną misję. Tutaj już jest misja końcowa w zasadzie, która jest najważniejsza, żeby przejść do następnego etapu. Zamkniemy to, ale tutaj mamy gościa jakiegoś z pierwszym levelem. Możemy sobie zaprosić te osoby klikając na O. Klikniemy na O, to nam się otworzy zarządzanie grupą. I na przykład tutaj znajdują się różne osoby, różni agenci. Można ich zaprosić do siebie. Oni mogą to przyjąć albo i nie, w zależności czy przyjmą, czy też nie. Po prawej na dole. Jeszcze nie wiadomo, czy dane osoby przyjęły to zaproszenie. Trzeba poczekać chwilę. Gra jest dosyć na początku trudna. Później, no, jak już to rozpracujecie wszystko, to bardzo łatwo idzie w tą grę grać. Wszystko jest wiadomo. No i to nas dołączył tutaj zawodnik Golden Destiny, czy coś w tym rodzaju. No, ja chciałbym wykonać kolejną misję, także idę tam na kolejną wojnę. W zasadzie wojnę, no, potyczkę. Czasami przechodnie będą prosić was o pomoc, warto to im pomagać. Dobra, tutaj będą nas atakować. Użyjemy bomby przylepnej czy jakiejś, ale nie trafiłem. Mogą mi wyrządzić niezłą krzywdę. O, tutaj rzucają nawet granatami. Na początku może być wam trudno grać, ciężko się przyzwyczaić do tej gry. Okej, po załatwianiu są, idziemy dalej do przodu.
Trzeba używać apteczek, a nie później te apteczki mogą po prostu upuszczać. Uzupełnimy amunicję i lecimy dalej. Trzeba się kryć pod różnymi tam barykadami, bo to oszczędzi wam życia sporo. Tutaj mamy skrzynkę, którą możemy otworzyć i zdobyć konserwę. No i chyba tutaj uda nam się zakładników uratować, bo jakieś więzienie jest. O kurde. No i dupa. Zaszarżowałem. Tamten chyba też nie przeżyje. Chyba, że mnie uratuje. Ale nie chce mnie ratować, niestety. Na F-ie możecie uratować danego zawodnika. Ale o tym nie wie. Albo wie. Kurde, coś mi się ta gra przycina. I dalej trzeba iść. Jak przeżyjemy daną falę zawodników, to nam się całe regeneruje życie. Rzucamy granaty, to jest przydatna umiejętność rzucania granatów. Użyjemy sobie puszki. Chociaż chyba puszkę warto używać trochę wcześniej, jak mamy zamiar używać tutaj apteczki. Mamy elitarnego zawodnika na poziomie trzecim, który ma mocniejszy pancerz niż podstawowe jednostki wrogów i ciężej go zabić. Najlepiej celować w głowę. Elitarny zawodnik został zneutralizowany i misja została wykonana. Upuścił nam przedmiot, który jest lepszy niż te szare rzeczy, bo ma dodatkowe profity. W tym przypadku dostajemy... Właśnie, co dostajemy? Drugorzędny parametr to jest PD za zabójstwo, ale także tutaj ulepsza nam umiejętność, siłę umiejętności, elektronikę. Bardzo dobra rzecz, można ją zamontować. Dodatkowo dostaliśmy lepszy karabin maszynowy, M4 policyjny, też warto go zamontować. Misję wykonaliśmy, ale to jeszcze nie koniec zabawy. Przedostajemy się do kolejnego etapu w grze. Do kolejnej mapy, która jest ostatecznie jedną mapą, na której rozgrywają się wszystkie rzeczy. Pominę to intro. Mogliście w poprzednim odcinku zobaczyć takie intro. Gra była darmowa na Epic Games. Jeżeli sobie ją pobraliście, jeszcze nie zainstalowaliście i nie wiecie, czy zainstalować, możecie sobie zagrać. I znajdujemy się na Manhattanie. W Manhattanie mamy w zasadzie cały już obszar. Tutaj będziemy musieli się dostać na pocztę, czyli na naszą bazę operacyjną. Mamy strefę mroku, polecam ogólnie grać na poziomie 30 na strefie mroku, bo jest dosyć ciężko na niej. Te domki trzeba dopiero odkrywać, więc nie da się tutaj przemieszczać w szybki sposób. Na początku gry. Ale na razie przejdziemy sobie do centrali. Tutaj można się zgubić. Ale wchodzimy tutaj do strefy. Chyba idę dobrze. Mamy różne stragany, że tak to ujmę. I w tych straganach możemy kupić u sprzedawcy jakiś sprzęt. Oczywiście wy będziecie musieli sporo zarobić, żeby kupić dany sprzęt. Ja już mam tutaj 800 tysięcy tych kredytów, więc mogę sobie kupić jakiś tutaj lepszy sprzęt. Jak widzicie, każdy ten sprzęt ma swoją dodatkową umiejętność.
Możecie się skupić, żeby właśnie PD wam zwiększyło się za zabójstwo na przykład. Sprzedamy rzeczy, które nie potrzebujemy. Powinno nam się odblokować już następna broń. Jeszcze się nie odblokowała. To na poziomie czwartym dopiero nam się odblokuje, więc będziecie musieli na to poczekać. U dostawcy uzbrojenia też sobie możecie już kupić tutaj dosyć ważne rzeczy, jak szybki magazynek, ogólnie magazynki, tłumiki i uchwyty do broni są przydatnymi rzeczami, które zwiększają na przykład czas przeładowania. W tej grze czas przeładowania broni też jest ważną rzeczą i możemy modyfikować daną broń. Tutaj zmodyfikujemy sobie od razu czas przeładowania broni na wyższy. Niestety, ale jeszcze nie mogę odblokować następnej broni, ale za to mogę kupić następny sobie tutaj magazynek, dzięki któremu szybciej będziemy przeładowywać naszą broń. Do tego gościa przychodzimy i zapytamy się o raporty sytuacyjne, dzięki którym wyświetlą nam się na mapie misje poboczne, które będziemy mogli zrobić. I w zasadzie te misje poboczne radziłbym wam na początek zrobić, żeby ulepszyć naszą postać. No tutaj na tym serwerze nie ma za bardzo dużo osób, które by mogły nas wspomóc. A to jest. Aha, nawet skrytka działa tutaj na postacie, które są nowe. No to ciekawe. W skrytce już mam przedmioty na poziomie 30. Ale my tutaj będziemy grali tą postacią. A z levelu 30 nam się przedmioty nie przydadzą. Zaraz nam się odblokuje kolejny level, więc będzie mniejszy problem. Tutaj dodałem jednego gracza do siebie, więc razem z nim będę wykonywać te misje. Można właśnie z kimś wykonywać te misje, bo jest łatwiej na pewno niż samemu, więc warto zapraszać nowe osoby do gry. Już nam się aktywował nowy level, więc możemy użyć nowej broni, którą też już wyposażymy w magazynek szybki, żeby szybciej nam się przeładowywały te bronie. O, trzeba bronić zaopatrzenia, więc będziemy bronić zaopatrzenia. No, są różne symbole na mapie, akurat to jest jeszcze początkowy etap. A te zaopatrzenie jest na górze, więc trzeba wspiąć się tutaj na ciężarówkę i bronić tego zaopatrzenia na górze, bo mogą je zniszczyć. Kryjemy się za osłonami, żeby nas przeciwnicy za szybko nie zabili. Użyjemy sobie konserwy i naciśniemy. A w sumie nam się zregenerowało już życie. Zeskoczymy stąd, bo nas w łatwiejszy sposób mogą załatwić. Ale odrzut ma ta broń. Przytrzymując na przykład skradanie się, możemy się przedostać za osłonę w sposób skradający się, czy jak to tam nazwać. Tutaj coś z gościa wypadło, można to zobaczyć na mapie, ale już to wziąłem. Więc nie zobaczycie. Trzeba przedostać się dalej. Tam są punkty, które trzeba bronić. Jak widzicie, oni niszczą te rzeczy. A, źle wybuchło. Czy nie wybuchło? Strzelanie bez przymierzania jest bezsensowne. Chyba, że postać jest blisko, więc można ją szybko załatwić. No i dostaliśmy dodatkowe opancerzenie, które nam się przyda i które będziemy mogli zamontować. Zaraz mnie zabije. O ile to jest poziom czwarty, tak. I tutaj akurat zwiększa nam się siła
uzbrojenia, że tak powiem, co powoduje, że obrażenia danej broni są większe. W tym wypadku oczywiście no to już kwestia indywidualna, co wy chcecie sobie uzbrajać w waszą postać, czy zależy wam na sile umiejętności, czy sile ognia. Jak już wykonaliśmy kolejną misję, to możemy przejść do następnej. Przełączanie między dodatkowymi brońmi jest przydatną rzeczą, kiedy nam się kończy tutaj amunicja w tej głównej. Przełączamy na kolejną i możemy wykonać tam zabójstwa z danej broni. O, tutaj są elitarni już. Więc może być ciężej. Kto by się spodziewał? O, elitarny mnie tutaj zaskoczył. Oni są dosyć mocni. Jak to na elitarnych złoczyńców przystało. Użyjemy konserwy. Użyjemy życia. Dobra, został załatwiony ten elitarny. Jeszcze zostali inni wrogowie, których trzeba tutaj też załatwić przy okazji. O, chyba umrę. O, tak. Właśnie dostałem w czapę. Może mnie uratuje, a może nie. Zobaczymy. No i dlatego warto grać z innymi graczami, no. Między innymi zawsze nam może uratować tyłek. Użyjemy granata, żeby tutaj ogłuszyć daną postać i ją spróbować zaatakować dalej. Kurde no. Ale została pokonana. Nie było to łatwe. Jeżeli się z tym śpieszycie. Ale dostajemy tutaj dodatkowo kredyty za to operację. No i tutaj ekwipunek, który możemy w każdej chwili ulepszać, co wam się przyda. Na mapie występują takie przedmioty jak telefony, warto je podnosić. Szybciej dostaniecie też za to levele, bo daje to PD punkty. Tutaj uratowaliśmy kolejnego zakładnika. Właśnie często jest tak, że w tych pomieszczeniach, gdzie są zakładnicy, często znajdują się też skrytki i też warto je przeszukać, te pomieszczenia i skrytki otworzyć. Udało nam się wykonać zadanie. Nie odblokowałem tablicy sytuacyjnej, także przejdę tam z powrotem. Wiedziałem, że czegoś nie zrobiłem. Użyję do tego szybkiej podróży. Bo ta tablica sytuacyjna jest też ważna, bo pokazuje nam punkty właśnie, które mamy do zrobienia, czyli potyczki. I potyczki też warto zrobić. Ja już się przeteleportuję od razu do niego. To jest taki plus tego, jak gracie z kimś, że możecie się przeteleportować z miejsca do miejsca, gdzie są wasi tam członkowie grupy. Warto zrobić te zadania poboczne na początku, bo bardzo fajnie można na tych misjach pobocznych wyekspić naszą postać. To też daje nam jakieś plusy w ciągu gry, bo szybko zdobędziemy levele odpowiednie. Jak już widzicie, jestem na czwartym poziomie. Dużo rzeczy powypadało. Co prawda. Tutaj zwiększa nam się życie, więc użyję tego. Tutaj nieznacznie się zwiększa nam się życie, więc też to użyję. Poziom czwarty jest pancerz lepszy. No i tutaj mamy lepszą broń. Także trzeba zdemontować przedmioty, które ulepszyliśmy nasz PM i zamontować to jako drugorzędną broń. I tutaj też zmodyfikować i polepszyć nasz magazynek, żeby nam się szybko przeładowywał.
No tutaj mamy dodatkowe właśnie jakiś mały uchwyt, który można zamontować. Daje nam obrażenia przy trafieniu krytycznym, chociaż możemy użyć tego, żeby zwiększyć celność. Celność się raczej nie przydaje za bardzo. No i tutaj nie mamy więcej ulepszeń, które byśmy mogli użyć. Za to mamy jeszcze dodatkowo pistolet, który jest wyższego poziomu, ale słabszy. Także on idzie na sprzedaż. Ogólnie możemy sobie te rzeczy, które chcemy wyrzucić, oznaczyć jako złom. No tutaj akurat naciskamy na V. Tutaj możemy użyć tego pancerza, bo jest lepszy. A ten oznaczyć jako na złom. I przechodzimy dalej. Misje poboczne są najważniejsze, żeby wyekspić szybko naszą postać. Dzięki temu będziemy mieli wyższy level, łatwiej będzie nam się grało. Ogłuszymy też zawodników, rzucanie granatów i tego typu rzeczy jest przydatne, bo zyskamy na czasie, jak widzicie. I szybko dostaliśmy się tutaj na miejsce. Możemy naprawić naszą antenę. I wykonaliśmy zadanie. Echo jest takie mało istotne, ale też daje nam dodatkowe punkty tutaj PD. Trzeba dwa razy przycisnąć, żeby te echo aktywować i zebrać z niego chyba dane, czy jakoś tak. Mamy zielone, żółte i niebieskie te punkty badania nad wirusami. I dzięki temu, jak przejdziemy sobie już, może przejdę tam do tej misji głównej. To już nie będzie chyba aż tak trudne. Mamy umiejętności, które nie zapisaliśmy, bo umiejętności też są ważne. A, czyli już mamy dwie umiejętności. No świetnie, mieliśmy jedną, teraz już mamy dwie. Myślałem, że to się później odblokowuje. Mam impuls, który zwiększa obrażenia krytyczne. Kurde, daleko są. Jesteśmy w naszej głównej bazie. Agent, we need a. Pominę to. Isaac can map itself to keep To us jest between the base and jak safety. na początek gry dosyć Signal is weaker on istotna this side. rzecz. And the more stable this way is, Standardowo w better safe każdej than sorry. kryjówce trzeba tutaj podejść do oficera, zapytać się o raport sytuacyjny. To są właśnie misje poboczne. A na tej mapie mamy dodatkowe misje poboczne związane z umiejętnościami w naszej bazie. Tutaj mamy właśnie umiejętności związane z medycyną. Skrzydło medyczne jest offline, bo trzeba wykonywać misje główne. Tu mamy skrzydło ochrony. Też jest offline, bo trzeba wykonać misję. I tutaj jeszcze mamy na górze skrzydło techniczne chyba. Tak. I też jest offline, bo trzeba wykonać misję. Trzeba się spotkać z jakąś osobą. Więc to też pominę. I tak to właśnie wygląda na początek gry początkujących. Później polecam powykonywać te potyczki różne, żeby odblokowywać dalej. No, na tej strefie od razu polecam wszystko zrobić na początek, bo później nie będziecie musieli przechodzić tam z powrotem, bo jednak te odległości są dosyć dalekie. No, chociaż tutaj kryjówka jest dosyć blisko. Ale do kryjówki musicie się najpierw dostać, żeby odblokować. Ogólnie każdy obszar w jakiś sposób jest podzielony. Tu jest jeden obszar, na którym możecie wykonać te boczne misje. Tu jest drugi obszar, na którym możecie wykonać te boczne misje. Tu jest jeszcze jeden obszar. Ja to nie znam. No ale ten obszar jakby był współdzielony z tym pierwszym. I to są takie misje właśnie główne. Tutaj, tutaj
I one się będą odblokowywać z każdym kolejnym etapem, którym będziecie wykonywać te misje. Ale to bym zachował sobie na później, kiedy macie już w jakiś sposób tą postać ulepszoną. I polecam to robić po kolei, no chyba, że się śpieszycie, to możecie zacząć już misję. Musicie dojść, ale będziecie się męczyć po prostu, a lepiej to odblokować. I myślę, że to tyle w tym super samouczku, który nie wiem, w jakikolwiek wam sposób może to pomogło. Jeszcze w terminalu się teraz znajdujemy. Ja jestem obecnie na 30 levelu. Do terminala możecie się udać przez bazę tamtej postaci, której byłem, to byłem w tej bazie. Tu już mam wszystko uzupełnione, więc wam pokażę, jak to wygląda. Ulepszenia skrzydła medycznego, co dają i tak dalej. Możecie sami sobie tutaj. Ogólnie strefa odkażenia, no to jest taki atut, który już raczej na 30 levelu wam się przyda, niż jeżeli na 15 czy 20, bo naprawdę na strefie mroku są potężni przeciwnicy i ciężko ich załatwić. Chyba jak już wykonacie główną misję, to będziecie mieli coś takiego jak przegląd misji i zadania codzienne, albo jak idziecie do 30 levelu. Nie zwróciłem na to uwagi, kiedy to się odblokowało. Na 30 levelu już macie ciekawsze rzeczy, bo macie zadania codzienne, czyli zadania z walką związane z wytwarzaniem na przykład przedmiotów, dzięki którym będziecie mogli dostawać dodatkowe rzeczy. Jak już podblokujecie różne rzeczy na tym skrzydłach technicznych, medycznych i ochrony, to później będziecie mogli na przykład zmodernizować swoją broń i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie polecam modernizować pancerze wyższej klasy, klasy tajny zestaw. Jeżeli to otrzymacie od kogokolwiek, jakiegokolwiek gracza, to polecam to zachować dla siebie. No, czasami są dobrzy gracze w tej grze, którzy rozdają takie przedmioty, które możecie później w punkcie optymalizacji po prostu ulepszyć. Ulepszyć sobie też polecam jedynie bronie, które są egzotyczne, bo mają dodatkowe atuty i przedmioty z tajnego zestawu. W punkcie rekalibracji możecie rekalibrować, czyli zmieniać atuty, talenty swojej broni, które wam się przydadzą, no, w zależności od tego, jak wam się to podoba. W punkcie montażowym możecie wytwarzać przedmioty różnego rodzaju. No i jak już jesteście na 30 poziomie, to warto robić te misje codzienne. Na mapie klikacie sobie tutaj w przegląd misji, tutaj sprawdzacie sobie te misje codzienne. I myślę, że to tyle w tym odcinku. Nie będę dalej się opowiadać, bo to miał być samouczek dla początkujących. Także trzymajcie się ciepło. Cześć. Oczywiście jeszcze polecam zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Cześć.